przyjemne. A tam było 19 zł za działkę, a teraz 400, 300 na przeszło. Dobrze, ale dlaczego akurat mam na uwadze w Osocinie? Jedni mają jako rolno z rolnego podatek działkowiczy oczywiście, drudzy jako działkowiczy i płacą grosze, a ci, co mają przekwalifikowanie, i tam, gdzie mają przekwalifikowanie, niestety, bo cały Osocin ma przekwalifikowanie, a nie płacą grosze. To nie na, naprawdę wiem dokładnie, no. Nie powiem kto i co, to jest Państwa głowa i Panie Wójcie, ja bym naprawdę proszę tą sprawą się zająć, bo w Osocinie to już miało i z tego powodu było właśnie referendum. A dlaczego nie wypaliło? Dlatego, że nie dotyczyło tutaj Sońska, Gołoczyzny i tych miejscowości, co płacili niskie podatki, nie poszli na referendum. Natomiast poszedł w Osocie, w Sobokręż, bo im to dotyczyło. I ja proszę, referendum to było w 2008, a przekształcenie było w 2010. Także niech pan naprawdę nie wybiega za daleko. Referendum było w 2008 roku, a przekształcenia były w 2010. Także to chyba pan wybiega za daleko z tym referendum i mamy się zająć ceną, żeby żyć. Także bardzo proszę. W każdym razie, że uważam, że cała gmina powinna płacić jednakowe podatki. I to powtarzam, to mnie się powtarzam. Nie znaczy, żeby wyższyć w Sońsku, w Gołoczyźnie. Jestem zadowolony od tego, żebyście Państwo nie powiedzieli, że Obrzaszek wystąpił, żeby podnieść podatki w Sońsku, w Gołoczyźnie. Tylko, żeby wszyscy jednakowo działkowicze płacili. Tak w Sońsku, Gołoczyźnie, jak i w Gostecinie i w Sobokręższu. A to, że pani stawki przyniesie, to mnie nie zadowoli, pani stawki. Pani udowodni, ile to płaci. Jakiś tam Nieksiński ma powierzchnię działki na przykład. No, 8 alów płaci tyle i tyle. Ten ma tyle i tyle i porównanie teraz z działkami z Gostecina. No przecież tak być nie może, że jedni płacą po 20 zł za to za taką samą powierzchnię działki, a drudzy płacą po prawie, no, po przeszło 300 zł. I jeżeli Państwo, jeżeli nie zmienimy, to ja to uchwałę podnoszę się zamiarem zaskarżenia do wojewody. A ja już pisałem nieraz, nie jedną uchwałę skarżyłem, pan radny Piotrowicz wie i zawsze żeśmy wygrali. Dziękuję. Także proszę się zająć tą sprawą, panie wójcie. Szanowny panie radny Eugeniuszu, na zaskarżenie uchwały pewnie kilka lat temu miał pan czas, bo uchwałę zaskarża się w stosownym terminie, więc ten termin kilka lat wstecz już panu upłynął. To jest pierwsza kwestia. No to zaskarży pan uchwałę o podatku rolnym. No to po to tu jesteśmy, żebyśmy ustalili podatek rolny. Jeżeli pan nie chce 50, proszę dać propozycję. Nie, tu jest podatek rolny. To jest podatek rolny. A to jest kwestia państwa. Dzisiaj skupiamy się na uchwale o podatku rolnym. Dokładnie tak. Reszta zostaje na starych zasadach, później będziemy rozmawiali, co będzie dalej. Natomiast pani skarbnik wyjaśniła już chyba tak jasno, że się jaśni nie. Pan ma 800 ileś tam metrów, płaci 300 ileś złotych.
i pan Kowalski, i Ksiński, który ma w Słońsku 800 ileś metrów, płaci 300 ileś złotych, czyli płaci tyle samo co pan za działkę nierolną, tylko taką jak pan ma budowlaną. Trudno jest ocenić, ja nie wiem, czy pan zna sytuację każdej działki, każdego właściciela, bo może stało się tak, jak pan mówi, że są te pewne działki po przekształceniach, a część działek z różnych względów jest rolnych. Może ktoś ma gospodarstwo, dał kawałek do uprawy tam człowiekowi, pan nawet nie wie, że tam syn, córka, czy ktoś tam ma gdzieś gospodarstwo. No co, ale czy pan zna wszystkie te działki, właścicieli, sytuacje prawne każdej działki? Oczywiście, bo jest, tak jest. No ale czy pan zna wszystkie działki i każdą sytuację prawną? No, no to pan Piotrowicz właśnie na ten przykład jeden podał, który jest. I takich przykładów zakładam, bo jesteśmy gminą wiejską, będą setki, że są rolnicy, mają działki pokupowane w Gąsocinie, w Sokoklęszczu i tak dalej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Zmiany, przekształcenia działek, to nie jest nasza kompetencja, to nie jest kompetencja wójta, robi to starostwo. No to kiedyś tam był wójt, ja na razie nie zamierzam. Ja wiem, tylko ja na razie nie zamierzam występować, żeby komuś tam przezmienić. Natomiast, tak jak mówię, to robiło starostwo. Dlaczego jedne przekształcone, drugie nie? To regulują przepisy. Tak samo będzie, szanowni państwo, z planem zagospodarowania przestrzennego. To już o tym mówię. My, państwo jako radni, ja jako wójt, ja nie będę mógł nakazać człowiekowi, który będzie sporządzał plan, co ma panu radnemu zapisać na gruncie, co tam wolno, co nie wolno. Od tego będą przepisy, od tego są uwarunkowania i tam, gdzie specjalista wskaże, że ma być tereny budowlane, rolne, przemysłowe i tak dalej, tak to zostanie. Też trzeba mieć świadomość tego. I tak to się dzieje. To nie tak działa, że ja chcę, co chcę, to tam będzie. Tak nie działa. Tak myślę, panie radny, że było też w przypadku tutaj tych działek, o których pan mówi. To rzeczywiście możemy spróbować wyjaśniać. Trzeba będzie zwrócić się do starostwa i zapytać, skąd biorą się te różnice w ewentualnych kategoriach. Ale to, co pan mówi, jeżeli są te działki, jestem przekonany, że tam są rolne i ci rolnicy płacą mało, państwo jako działkowcy płacicie ten podatek od działek. Ale czy to jest pan w Sąsku, w Gołoczyźnie, w Sokoklęszczu i ma działkę? Stawka jest taka, no musi być taka sama, bo był pan radnym, czyli powinny być wtedy, podejmowałby pan uchwałę na przykład na działki w Gąsocinie, na działki, a myślę, że pan takiej uchwały nie pamięta. Dokładnie. Ale pewnie, że tak. No, trzeba się przyjrzeć i pewnie, że tak. Dlaczego nie? Zostało to w 13 roku. Proszę bardzo, pan radny Muszyński. Nie wiem, jak akurat w 2013 roku. Panie przewodniczący, szanowna rada, panie Muszyński. Panie Mieniuszu Frasi, to przecież pan był radny. Teraz, 4 lata do tyłu. I pan co roku głosował za tymi podatkami? Za tymi, co są? Za tymi, co są. Już tak nie głosujemy. I był błąd właśnie. Bo powinien być tak samo. I panie Mieniu, no nic pan tutaj nie mówił. Może pan to panie opowiadać państwu radnym, co teraz są nowymi, ale ja przecież jestem cały czas pan Mieniusz, pan Tadeusz. Nic pan nie odmówił. I pani Szusarska już była, nic żeście nie mówili. Mówcie nazwiskami. Ja jestem za tym, że jak ktoś ma działkę budowlaną, a ma rolną, to ja jestem za tym, żeby była odrolniona. Podatki będziemy mieli większe. No, panie radny Piotrowicz, tak jest, no. Nazwiskami mnie nie możemy mówić, bo idziemy do kryminału. Proszę pana, powiedziałem, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, co będę się dzieje. Proszę bardzo, pan Wójt. Jeszcze tutaj dodam słowo, panie radny Owczarczyk. Zakładając, że zrobimy to, co pan jakby tutaj o to wnioskuje i obniżymy te stawki, to będzie taka sytuacja, że obniżymy stawki państwu,
A pan radny Piotrowicz i tak będzie miał kilka razy mniejszy ten podatek z tej swojej działki, bo ona będzie rolna. Więc to miejmy świadomość taką, że no, trzeba to tłumaczyć, bo później będzie znowu pan Piotrowicz, obniżyliśmy, on ma jeszcze mniejszy ten podatek. Ale trzeba sprawdzić rzeczy. Tak, ale sprawdzić jak najbardziej, tylko miejmy świadomość, już dzisiaj rozgraniczajmy działki te budowlane i rolne i ten rolnik przeliczył na AR, ile byśmy, no chyba żebyśmy tutaj naprawdę drastycznie zeszli, żeby to wyrównać. To praktycznie trzeba no, zrównać podatek rolny z budowlanym, co w przeliczeniu na ary to będą bardzo małe grosze, tak? No tak to by wyglądało. No ale to pewnie, że tak, na przyszłość tutaj sprawa, żebyśmy wspólnie ze starostwem wyjaśniali sytuację. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o uwagę, bo odbiegliśmy od tematu w kwestii obniżeń. Bardzo ważne, ale na tą chwilę zajmujemy się obniżeniem żyta, ceny skupu żyta. Czy ktoś w tej sprawie chciał zabrać głos jeszcze? Nie widzę, więc rozumiem, że przechodzimy do zaopiniowania uchwały na temat w sprawie obniżenia skupu ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego. I tutaj proponowana jest kwota 50 zł za jedną decytonę. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem takiej uchwały i takiej stawki? Bardzo proszę. Jednogłośnie, dziękuję. A, przepraszam. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 osób za, 1 wstrzymująca. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Są to sprawy różne. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Rozumiem, że porządek obrad został wyczerpany. Zamykam wspólne posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.